Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych Szyciowych Wiadomościach Pokażę Ci, jak przemodelować formę rękawa, kiedy zmieniasz podkrój pachy. Pokażę Ci różne opcje modelowania takiego rękawa. Mam przygotowaną formę przodu, mam przygotowaną formę tyłu oraz formę rękawa. Na tych formach będę pokazywać Ci różne opcje modelowania podkroju pachy według swoich potrzeb i różne opcje modelowania rękawa. Pierwsza opcja. Wykrój na szerokości jest dobry, rękaw na szerokości również jest dobry, mamy za szerokie ramiona. Jeżeli linie ramienia skracasz o 1 cm zaczynasz od jednej drugiej wysokości pachy, przechodzisz. Tak, żeby linia ramienia była skrócona. To samo, tą samą czynność powtarzasz w tyle. Natomiast wtedy obwód całej pachy ci się zwiększa. Co zrobić w takim wypadku z rękawem? Pierwsza opcja jest taka, że rękaw jest. Dobry na szerokości. Wtedy albo o 1 cm podnosimy główkę rękawa i rysujemy tutaj do zgubienia do jednej drugiej też wysokości główki. Natomiast jeżeli rękaw okazuje się, że jest już skrojony, to tutaj Możemy ten dół rękawa po prostu podciąć z jednej i z drugiej strony około 1 cm. Opcja druga: że skracasz tak samo linię barków, czyli ramiona są za szerokie, natomiast rękaw jest za wąski. Poszerzasz rękaw po pół. Centymetra do boku z jednej i z drugiej strony. Dół rękawa możesz zachować taki sam, natomiast po pół centymetra z jednej i z drugiej strony taki rękaw możesz poszerzyć. Wtedy ta główka rękawa będzie pasować. Jak sobie liczyć jeszcze wartości? Jeżeli skracasz linię ramienia o jeden centymetr, Wtedy o 1 cm również podnosisz główkę rękawa przy tej opcji pierwszej, czyli szerokość rękawa jest dobra. Przy opcji drugiej tą wartość 1 cm rozdzielasz na dwie części, czyli pół cm z jednej i pół cm z drugiej strony. Opcja druga. Czyli uważasz, że rękaw jest dobry. Masz już wypróbowany wykrój. Uważasz, że rękaw jest dobry. Natomiast dobrze by było, gdyby bluza, czy odszyta odzież, była węższa yy, na linii biustu. Zwężasz na przykład 1 cm z przodu i 1 cm z tyłu. Oczywiście. Zwężenie wykonujesz po liniach bocznych. Co w takim wypadku robisz z rękawem? Ponieważ z automatu obwód pachy ci się zmniejsza. I opcja pierwsza, wtedy kiedy rękaw szerokościowo jest dobry, tutaj o 1 cm obniżasz główkę rękawa również do zgubienia. Wtedy główka rękawa tutaj, ten obwód staje się mniejszy. Będzie pasować do naszej pachy. Opcja druga, możesz e, zwężyć wtedy rękaw również. Po bokach, gdzie główka również staje się, tutaj obwód tej główki również staje się mniejszy. Kolejny wariant to taki, w którym bluza na przykład mogłaby być szersza, a rękaw jest dobry. Poszerzamy również przód i tył e, bokami. Czyli na przykład 1 cm poszerzamy formę przodu bokiem i 1 cm poszerzamy formę tyłu również bokiem. Zauważ, że jeżeli cokolwiek ścinasz albo cokolwiek poszerzasz, tą samą czynność wykonujesz zarówno w tyle, na tyle wykroju, jak i na przodzie wykroju. Poszerzyłaś formy tak, żeby pasowały do Twoich obwodów. I teraz znowu dwie opcje. Jeżeli rękaw tutaj na, tym, na obwodzie jest dobry, to też wtedy podnosisz główkę rękawa górą do jednej drugiej wysokości główki do zgubienia. Opcja druga, możesz poszerzyć. Rękaw, tak, żeby tutaj ten obwód główki rękawa po szyciu pasował do naszej pachy. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.